Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogmasie. U mnie jest to dopiero trzeci na kanale, ale mam nadzieję, że dam radę nagrywać Wam ich coraz więcej. Także witam Was bardzo serdecznie. Ja sobie piję kaweczkę, akurat zjadłam obiad. No i zobaczcie, tutaj pali się świeczka, bardzo ładnie pachnie, tak typowo świątecznie, cynamonem i pomarańczą, także bardzo mi się podoba ten zapach. Tak jak widzicie, ta dekoracja tutaj stoi. No i tutaj na stole będziemy dzisiaj zakładać obrus, bo muszę go jeszcze wyprasować i Wam właśnie pokażę, jak będzie wyglądał na takim nierozciągniętym stole. No ale póki co ja właśnie skończę kawkę i pokażę Wam, co będziemy robić dalej. Zobaczcie, przyniosłam ten obrus, no i muszę go wyprasować i on jest tutaj tak wykończony takim ząbkiem. Całkiem fajnie wygląda i on jest taki właśnie śliski, więc jeśli ktoś będzie zainteresowany, to zostawię Wam linka, bo ja go właśnie zamawiałam z Allegro i szedł do mnie właśnie, przyszedł do mnie całkiem szybko i on jest plamoodporny. Of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Trill the ancient yuletide carol, fa la 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 la.
Obrót wyprasowany, ale on się mega gniecie. Zobaczcie, tutaj ma takie linie na przykład i nie wiem. No trudno, tak musi zostać, może to się tak uleży po prostu i będzie ok, no bo inaczej tak wyprasować nie idzie. Ale już szybko to wezmę, położę na stół, żeby się jeszcze bardziej czasem nie pogniótł. Zobaczcie, tak to wygląda. Myślę, że całkiem w porządku. No i nie widać, żeby ten obrus był pognieciony, także pewnie on tylko tak wyglądał, jak nie był położony na stole. No, widzicie tutaj takie pęcherzyki jakby. To jest właśnie tutaj to, gdzie się pogniótł. No, ale mam nadzieję, że to się rozprostuje. No i jak nie, to będę musiała jeszcze raz to wyprasować. No i na razie właśnie się to tak prezentuje, ale jak będę kładła jeszcze dekoracje inne na stole, to Wam również pokażę. Jak widzicie, jesteśmy w kuchni, muszę umyć gazówkę, no i później zrobimy coś do jedzenia. I tak nie wiem, czy będziemy dzisiaj pakować prezenty, czy w jutrzejszym vlogu, bo zamierzam właśnie jutro też nagrywać taki vlogmas, ale to Wam wszystko pokażę. Joyful all we
będę robić sobie tosty, także uszykuję sobie chleb i maszynkę już zaraz włączę. Chyba się jeszcze maszynka do tostów zepsuła. Nie wiem właśnie, bo nawet gdy włączę do prądu, to tutaj się powinno zapalić. No i niestety nic się nie zapala. Także nie mam pojęcia, może wyjmę drugą. No ale nie wiem, co się z tą stało. Ona się tutaj nagrzewa. Może się światełko przypaliło, nie mam pojęcia. Zobaczę. Ciekawe, co będzie z nią. Boję się, że czasem coś mi się tutaj z prądem jeszcze stanie. No ale zobaczymy. Zobaczcie, teraz ta kontrolka się zapaliła. Ona zawsze oznacza właśnie, że urządzenie już jest nagrzane. No natomiast ta zawsze powinna świecić, gdy jest tylko podłączone do prądu, także nie wiem, co tutaj się stało. Może się faktycznie coś przepaliło, no bo zobaczcie, wszystko tutaj się robi, także mam nadzieję, że tylko się przepaliła światełko, a maszynka działa. I przyszłam się z Wami pożegnać. Tak jak widzicie, mam maseczkę na twarzy taką oczyszczającą, później sobie jeszcze zrobię nawilżającą. Na włosach mam nałożony olej arbuzowy. No i później nałożę jakąś maskę albo odżywkę, żeby to wszystko się zemulgowało. Mam nadzieję, że jutro też uda mi się coś nagrać fajnego dla Was, aby był kolejny vlogmas, bo naprawdę myślę, że takie vlogi fajnie się ogląda w takim czasie świątecznym. No i oczywiście mam nadzieję, że właśnie coś ciekawego dam radę dla Was nagrać, bo jeśli nic się nie będzie działo fajnego, to po prostu no, nie będę nagrywać. No ale myślę, że może spakujemy jutro prezenty, no i może jeszcze coś wymyślę, także oczekujcie jutro kolejnego filmiku. Do zobaczenia!